Witam wszystkich serdecznie, to już 33 odcinek i muszę przyznać, że spodobało mi się tworzenie takich krótkich filmików z newsami. Zaczynamy! Wczoraj wspomniałem o plotce mówiącej o tym, że do PS Plusa zostanie dodana nowa oferta o nazwie Video Pass. Plotka okazała się prawdziwa i w naszym kraju testowo zostanie włączona taka funkcja. Czyli jeśli już Ci się znudziło wbijanie kolejnego levelu, to możesz zrobić sobie krótką przerwę na jakiś film czy serial. Pełna lista leci w tle. The Witcher Monster Slayer pojawi się już w te wakacje. Zaraza. Nawet w wakacje nasz kochany Geralt nie będzie miał wolnego. A jeśli ktoś nie kojarzy tego tytułu, to w skrócie. Jest to taki Pokémon Go, ale tu będziemy polowali na mniej przyjazne stworki. A jeśli ktoś nie kojarzy Pokémon Go, to oznacza, że trafił pod zły adres i nie jest to portal o wędkowaniu. FPS boost w grach EA, czyli Battlefield i wiele innych gier od elektroników na next genach Microsoftu zagramy w magicznych 120 klatkach na sekundę. Oczywiście Xbox Series X ma więcej takich gier niż SK, ale to chyba było oczywiste. Opcja izolacja za free na Epic Games Store. I to tyle. Biomutant. Na tytuł ten czekaliśmy o wiele za długo, ale już 25 maja będzie mieć swoją premierę. A w sieci pojawiło się nowe wideo z rozgrywki, która zatyka dech w piersi ładnymi widoczkami. Battlefield 6 pojawi się w okresie świątecznym tego roku. W 2022 roku także pojawi się gra mobilna w tym uniwersum. Temat kompletnie bym olał, ale podobno ma być to pełnoprawny tytuł, cokolwiek to znaczy. A teraz mała ciekawostka. Koreański artysta Dang Jang stworzył głośnik, w którym zamknął ciecz oddziaływującą magnetycznie, czy jakoś tak. Ciecz została jakiś czas temu wynaleziona przez NASA, a teraz wygina śmiało ciało w rytm muzyki. Sami zobaczcie, jaka to imprezowa masa. I to już była ostatnia informacja w tym przeglądzie newsów. Nie płaczcie, już niebawem kolejny odcinek.